Racja, co za władza! Co za bomba, Jezu Chry! Zrób coś, abym rozebrać się mogła jeszcze bardziej. W dniach od 13 do 15 listopada 2015 roku już po raz 30 odbył się w Połczynie Zdroju ogólnopolski turniej sztuki recytatorskiej i poezji śpiewanej imienia Skamandrytów. Na scenie połczyńskiego kina zaprezentowało swoje aktorskie i muzyczne umiejętności prawie 30 wykonawców z całego kraju. I wdową po raz drugi. Spadłam na łeb, na szyję i złamałam nogę w trzech miejscach. A ty kotem, płociuko. Nagi na pewno mieć nie mogę. Radość i strach z gorąca. Jury 30. jubileuszowego turnieju zasiedli aktorka Olga Bończyk oraz artyści Teatru Muzycznego w Gdyni Agnieszka Babicz i Krzysztof Stasierowski. Otworzyć się mogła jeszcze bardziej. W kobiecie jest. Przesłuchania konkursowe wypełniły pierwsze dwa dni turnieju. Poziom i wiek uczestników był bardzo zróżnicowany. Mieliśmy okazję wysłuchać wielu arcydzieł literatury w bardzo ciekawych interpretacjach, wyrecytowanych i wyśpiewanych na deskach połczyńskiej sceny. Nagle świst, nagle świst, by mógł być ktoś. Piątkowy i sobotni wieczór artyści oraz przedstawiciele połczyńskiej bohemy przyjemnie spędzali czas w turniejowej kawiarence pod Pikadorem, gdzie każdy mógł zaprezentować swoje umiejętności na otwartej scenie. Przygotowano tam specjalną okolicznościową wystawę prezentującą materiały z poprzednich 29 edycji turnieju imienia Skamandrytu. Stąd? Stąd nie widać. Idę załatwić coś na mieście. Leżę dumna jak infantka zmarła. Po zabawie odpocznę. Bo zabawa jest zabawą, lecz gdy zdejmie się ubranie, to już nie jest jak na filmach z Hollywood. Poczekalni na stacji TKP. Turniej i imprezy mu towarzyszące był niewątpliwie ciekawym i jednym z najważniejszych połczyńskich wydarzeń artystycznych ubiegłego roku. Chłodne wino, które. Jedną z atrakcji turnieju był recital pani Agnieszki Babicz pod tytułem Wędrująca Eurydyka, wspomnienie o Annie German. W kwadracie cienia, w cichym natchnieniu trwał taneczny krąg. Południa czas połączył nas. Uczestnicy chętnie brali udział w warsztatach muzycznych i teatralnych prowadzonych przez jurorów oraz muzyka Andrzeja Łochowicza, który swoją karierę rozpoczynał właśnie w Połczynie Zdroju. Ale mam wrażenie, że nawet jakbyście mieli możliwość przyjechania
z czymś wyjątkowo innym, to byście się bali. Albo byście pomyśleli sobie, że to kurde, to nie ten festiwal, a to guzik, prawda? Akordy. Tak, to też to wtedy. Generalnie obok piosenka powinna się tylko podastać na trzecim, tylko grać inny akord na przykład. Przy okazji turnieju wysłuchaliśmy recitalu znanej aktorki i przewodniczącej jury, pani Olgi Bończyk, która przedstawiła swoje interpretacje znanych przebojów. Wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie bać się bagaż, nie bać się mile, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć się wszystko zostaje w tyle. Wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie bać się bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle. I wy wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony. Poezji śpiewanej. Nagrodę pierwszego stopnia otrzymuje Kacper Przybyła z Wierzchowa. Nagroda ufundowana przez... Proszę Państwa, nagrodę pierwszego stopnia w kategorii recytacji otrzymuje Dawid Kasprzyk z Koszalina. Pozostał tylko jeden, tylko on może odebrać za chwilę upragnione Grand Prix. A jest nim Bartosz Kowalczyk z Drawska Pomorskiego. Poprosimy o jeden wielki wspólny ukłon. Niekoniecznie na trzy cztery. Wszystkim na fotoreporterze. Już teraz zapraszamy na przyszłoroczny 31. turniej.